Siemka, witam was w kolejnym odcinku z MTA Daisy. Bardzo dawno tego nie było. Można powiedzieć, że już miesiąc, nawet dwa bym powiedział, bez MTA. Stary ekwipunek IP serwera będziecie mieli w opisie i to jest fragujemy.com. Oczywiście serwer Daisy. Czyli prawdopodobnie wracamy do najstarszych możliwych czasów z MTA, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że lagów nie ma, a jak nie, to coś jeszcze powyłączam. Zrobię najwyżej cięcie. Ale jak się tu porozglądam, jak przemyślę, powiem tak, na razie są stare czasy, ale jeżeli się nie spodoba wam oczywiście ten serwer, jeżeli chodzi o nagrywanie na moim kanale, to zawsze mogę poszukać inny i wtedy nie będzie serio problemu. Mamy tutaj już fajną broń, taką jak obrzyna. I to jest fajnie. Nie ma szału też, rzecz jasna. Bo to jest z 8 nabojami. No to musiałbym szanować taki nabój każdorazowo. Ale nie gadając bez sensu, chcę utrzymać temat. O kurde. Fuck, zombiak. Trzeba uciekać, nie chcę mi się na nich marnować amunicji. Sytuacja jest następująca. Czy chcielibyście powrót MTA? Wiem, zadaję tak durne pytanie. No ale wiecie, ja nie mam pewności, czy mnie się jeszcze opłaca wam nagrywać z MTA, skoro FIFA nie chcecie, a ja już nie wrzucam tej Ultimate Team, tylko jedynie co wrzucam to te brameczki. No cóż, a z innych serii to naprawdę nie mam pomysłu. Do Wiedźmina nie wiem, kiedy jeszcze wrócę. Sytuacja jest bardzo skomplikowanie pomieszana, no bo ja tu miałem regularnie wrzucać filmy, a tu wrzucam raz na tydzień albo kilka razy na tydzień. No i tak trochę słabo, nie? Nie wiem, co jest mocniejsze, Kukri, ale chyba sobie wezmę na razie tym Kukri, to się na nawale jakoś, jak nożykiem. Ale zobaczymy FireX'a. Nie, FireX'a wyrzucam, to za wolno, wtedy będziemy łazić. No, czekajcie, bo muszę im napisać pozdro, nagrywane. Okej, znowu żarcie, no jesteśmy już bogaci, jeżeli chodzi o zasoby jedzenia. No to na dobry początek. Dobry początek czegoś nowego. Teraz tak, kolejna kwestia to ekipa. No oczywiście bez ekipy to ta seria nie będzie żyć. Bo to teraz co wrzucę, po prostu to będzie takie przemówienie do prawdopodobnie tych starych znajomych, z którymi wcześniej nagrywałem. I odtworzymy naszą starą ekipę. I mam nadzieję, że to może jakoś pomóc. Nie wiem, jak to się uda. Trzeba będzie nad tym popracować, czyli porozmawiać, skonsultować się z każdym, kto kiedy będzie miał czas. No bo ja wiadomo, ciągle wychodzę z domu, nie ma tak, że nie ma już u mnie dnia, gdzie bym nie przesiedział w domu całego dnia. No może zdarzą się niektóre weekendy, ale to jest naprawdę rzadkość, żebym ja siedział nawet cały dzień. Po prostu ciągle mnie nie ma. To jest dla mnie też już komplikacja, jeżeli chodzi o nagrywanie. No ale jak już widzicie, aktywność moja też już obumarła. O, Czech West Pouch. No i powinienem to wziąć. O Jezu. Aha, czekaj, to jest mniejszy plecak w takim razie. Pudełko zapałek wezmę. Myślałem, że coś tutaj wezmę mocniejszego.
Ale jednak nie ma. Na razie tak lutuję. Biegam po San Fierro. Jak coś ciekawszego tutaj znajdę, to wiecie, zawsze to wykorzystam. Ale na razie póki co mamy tyle, ile nam tutaj znalazło. To może teraz bardziej pobiegam po mieście, bo tak będę lutował i lotował i was zanudzał. A tak jak będę biegł, to wiecie, temat mi się może zwęzi bardziej i podzielę i potem je na kilka tematów. No ale mianowicie tak, jeszcze wracając do kwestii, bo tutaj na tym serwerze gra Maxior, pozdrawiam tego youtubera. Zresztą dwa razy miałem z nim okazję nagrać z MTA, więc myślę, tak napisałem mu jeszcze na Skype'ie przed nagraniem, żeby wiedział, że to serio, a nie jakaś podróba. Jak zobaczysz zresztą materiał, to wtedy się zorientujesz, że to byłem faktycznie ja. No i teraz tak, kukli wyrzucamy i bierzemy maczetkę, bo z maczetką można biegać, nie? Serio, muszę coś wyrzucać, albo coś zejżre. Dobra, też może być, ale chcę maczetkę. Maczetka. Jest. Mamy maczetkę? Możemy tak, możemy biegać z maczetką, to już przeżyjemy. O, dobra, to my gdzie teraz może pobiegniemy? No to chyba wiadomo, że na Elwi, bo tam chyba jest najwięcej osób. Dlaczego mówię ciągle chyba? To mnie zastanawia. Jestem taki chybojętny. Zawsze na wszystko rozpatruję poprzez chyba. No bo nigdy nie mam pewności, czy cokolwiek mi się może udać, czy mogę zgadnąć, więc to chyba utkwiło mi w głowie. Dobra, teraz tak. Jesteśmy przy promie. Możecie mi jeszcze napisać w komentarzu. Oczywiście wiem, że napiszę trochę tych osób, jak zobaczą MTA u mnie po tylu miesiącach, właściwie 2 miesiącach. No to jak nic 2 miesiące. I to będzie zaskoczenie, ale zaskoczenie będzie, jak jeszcze bym zaczął to wrzucać regularnie. O, powiem wam, że to mogłoby przywrócić dawną aktywność z 2013 roku. Więc można powiedzieć też, że jestem dobre 2 lata w plecy. No cóż, boli taka prawda, ale no trzeba się z tym pogodzić, że troszeczkę czasu przewaliłem. No cóż, ja tego już nie odzyskam, ale mogę to jeszcze nadrobić. To jest rzecz oczywista, że ja to jeszcze będę w stanie w ogóle odratować. Może zacznę trochę szybciej biec, o ile to się w ogóle opłaca. A widać, że tutaj na tych na czacie wyzywają, czyli coś, co mnie średnio to po prostu pasjonuje, jak czytać czat tekstowy pod tytułem nie będę tego czytał, bo nie to, że nie jest wulgarne aż tak bardzo, ale no kurde, jakby tutaj nie mogło być, nie wiem, tej no kultury, no prosto. Wiem, zaraz zaczniecie nagadać, kurde, skorpie, przestań w końcu gadać tą swoją kulturszczyzną, bo zaraz się znudzimy. Wiem. No po prostu taka sytuacja się zdarzyła, że tak spojrzałem na czat i pomyślałem, no może wam to powiem, ale po co? Po co? Bo skoro i tak sami przeczytacie ten cały czat, albo go zakryje IP serwera, albo nad samym linkiem. Tylko ten link to nie jest do przeglądarki, tylko ten link wygląda jak IP tak naprawdę. I po prostu go normalnie będziemy wpisywać. What the fuck? Okej. Nie ma tu beczek? Bo ja pamiętam, że jeszcze były gdzieniegdzie beczki, gdzie mogły nas normalnie wysadzić w powietrze. Okej, skacz. Tak, i zaraz pewnie jeszcze te komentarze będą typu Bożek, kiedy cię wzięło ochota na MTA? No, bo ludzie nie uwierzą w to, że ja mogę wrócić.
Chociażbym bardzo chciał, żeby takie regularne nagrywanie u mnie było, ale no sytuacja mnie bardzo tutaj. Ja zresztą to już mówię nie przy pierwszym, nie ostatnim filmiku, że z roku na rok być może będę miał trudniej z nagrywaniem, jeżeli chodzi o czas wolny. Bo nagrać kiedykolwiek mogę, tylko kwestia czasu. O to chodzi. To jest najbardziej komplikująca kwestia. Teraz chyba źle, żem poszedł, ale w sumie jak pójdę teraz górką, to raczej wspiąć się wezmę. To jest kurde GTA San Andreas. Weźcie proszę ja was, żeby się nie udało tam dostać. Czekajcie, bo już tutaj szybko straciłem wskaźnik pragnienia. Mamy pustą butelkę? Mamy tą pustą butelkę. A jest, dobra, już myślałem, że przepadła. Potem będę musiał pójść i uzupełnić. Co do Maxiora. Mi napisał od razu, jak napisałem siema na czacie, to tak. Nie był pewny, czy to faktycznie ja się pojawiłem na tym serwerze. No ale jak mu napisałem na Skype'ie, to już musiał być pewny, że żadnej podróby tutaj nie ma. A spodziewałem się, że jak tu wejdę, to od razu mnie rozpoznają. No bo wiadomo, też nagrywałem trochę tych odcinków. Co prawda o 50 coś mniej, jak nie więcej, bo nie wiem, czy Maxior tam regularnie wrzuca MTA, ale jeśli tak, to pewnie jest już z 2 albo 3 razy więcej filmów z MTA ode mnie w plecy. Dlatego coś czuję, że musiałbym troszeczkę to nadrobić. No ale ja też nie rywalizuję z nim, bo nie mam po co. To jest tylko dla zabawy, że to nagrywania, a nie po to, żeby robić wojnę youtuberów. Bo to będzie bez sensu. Po co tworzyć kolejne mniejsze dramy? Naprawdę, to nie widać logicznego sensu. No ale wiadomo, kiedy są zawsze dramy, to wpadają hajsy. Bo więcej wyświetleń, ale hejty. A co z tego, że hejty? To one się nie liczą, one tylko wręcz wspomagają przy roście wyświetleń. Dlatego kurczę, na dramie się można wybić, ale co prawda z jakim skutkiem potem to idzie. Jak tutaj wszystko ogarnę, to spróbuję stworzyć sobie grupę. Jak mi się tylko uda. Teraz jak tu iść? Przepraszam, ziewło mi się. Ale tak, ja mapy raczej nie zapominam. Bo takich rzeczy się nigdy nie zapomina. Kurde, już tyle tutaj błądziłem na tej mapie, tyle już kilometrów mam przebytych, że ja nie jestem w stanie się wcale zgubić. No chyba, że będzie mega ciemno. W sumie tak jak teraz powinienem mieć to odpalone. O kurde, główka mnie rozbolała, ale mamy painkillera. I tutaj mamy poziom krwi, tylko czemu to wygląda jak z CS-a? Weźcie mi to powiedzcie. O kurde, autorelok! Dobra, na YOLO na koniec pójdziemy pod areję. Może coś tam ubije. Może nie. Nie wiem, ja dawno tu nie strzelałem, więc nie wiem, czy mój skill nie spadł. Ale jakby Scorpio nie było w MTA, on zawsze zginie. Nawet od nuba, który do niego podejdzie z maczety. No i to jestem ja. No po prostu musicie mi w to uwierzyć. Tak zresztą niektórzy mi gadali. O, widzę, że ładnie się tutaj jeden bardzo aspołecznie wyraża do Maxiora. No, pewnie on to ignoruje. Zresztą on jest tutaj adminem, skoro widziałem jak raz zmutował jakiegoś gostka. No to widać, że ma tego admina. Więc coś mi się wydaje, że dalej już nie pociągnie, jeżeli chodzi o disowanie. Prędzej właśnie skończy podobnie. Czekaj, wejdziemy tam? Drzwi otwarte? Nie. Szkoda. Dobra, mamy już właściwie samą areję.
Nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś ziomków do, może nie tyle zabicia, co do dołączenia. Czekaj, tu jest apteczka prawdziwa, czy to jest jakaś... No, już widzę, jeden wyzywa, co za patologia tu gra. Chych. No bo jak się czasami wyzywają, no... No zdychuj. Wykrwawiaj się. A, trafiłem. Ale chyba w zombiaka prędzej. Wiem, zabiłem jakiegoś noobka. Ale! I była akcja? Była. Teraz tak, jakoś się muszę tu zakampić, bo coś czuję, że... zaraz tu się zrobi głośno. Mam killa? Gdzie ja jestem? Mam killa. No, Malin, widzę, że ładnie nawet ciśnie głównego administratora. Nie wiem, czy Danik jest głównym. Ale jednak ciśnie. Nie! Zabiłem, zabiłem. Teraz pewnie zaraz padnę. Jak to ja? Da się tu wejść? Da się. Piękne. Piękne. Dawna area, kurde, stare, stare kuźwa czasy. Po prostu inaczej tego ocenić nie mogę. No pięknie. Wiem, w komentarzach będzie Skorpio, ty nobie. Nic innego nie umiesz zabijać, tylko zielonych tych. No jak jedna osoba nam mówiła na takich nieopancerzonych, niewyposażonych, zapomniałem. Widzicie, musiałem sobie poprzypominać wszystko. Nie no, fajnie. O, jak widać, zawsze tu będą disy. Lol, wire fence sobie może wezmę. A dlaczego by nie? Gdzieś sobie go położę i wtedy ktoś mi może naskoczyć. No ale z dubeltu jednak zabiłem. Trochę niecelnie było, ale jednak trafiałem częściej, więc tutaj jest plusik. Dobra, co my tu mamy? Flara. Co jeszcze? Wiem, ten odcinek powinien już zostać zakończony, ale ta akcja była mizerna. No bo przecież, kurde, koleś ze mną nie miał jak walczyć. No ja mu też nie odpuściłem, no bo tam był jeszcze jeden typo. Tylko tamten to już na 100% był wyposażony w broń ciężkopalną. Więc miałbym mniejsze szanse na przeżycie i wtedy nie byłoby w ogóle akcji. Akcja byłaby tylko taka, że no zginąłbym. Więc zawsze jest chociaż tyle to, że mogłem zabić osobę mniej wyposażoną od tej bardziej. Chociaż by było hardkorowe, jakbym zabił go. To szczerze wyglądałoby to lepiej i pewnie nie byłoby takich komentarzy. No ale ja to i tak pewnie zostanę zdisowany przez parę osób, że raz wróciłem do MTA, dwa, że na takim serwerze jestem, a nie na rusku. Co 2 dni, o kurde, co 2 dni nagrywa nasz Maxior z MTA. No nieźle, nieźle. O, on ma czas, on ma czas. I tutaj... No może ja mu nie zazdroszczę w tym wypadku, żeby nie było, że jestem jakimś kurde psychofanem MTA, bo teraz już nie jestem, ale nadal czuję, że jestem tutaj zależny od tej gry. Więc teraz tak, uciekamy stąd, bo ja pamiętam, zawsze w tym miejscu mi się zombie wpieprzały. Była masakra. Totalna masakra. Dobra. Jeżeli za chwilę nic się nie wydarzy, po prostu będę skłonny zakończyć odcinek. Znaczy odcinek, ja go nawet nie będę numerował. Po prostu fragujemy kom i się bawimy, nie? Ma być zabawa, a nie kurde na odcinki, a tym bardziej sezony. No to tamte czasy się już skończyły. Zmiany trzeba jakieś wprowadzić. Nie może być wiecznie w 100% bez zmian.
Bo ja bym nie był sobą. Ja bym miał cały czas prowadzić to na zasadzie kolejnego sezonu i kolejnego chwila. Bo jak tu znajdę jakiegoś typa, to wiecie, to się kurde zegnie w pół. Chociaż czuję, że on mnie tu może jednak zabić. Cichutko na tej arei. O, proszę, Skorpio. Chciałem tu jakąś skrzyneczkę przeszukać, ale tu pewnie nic nie znajdę, więc starą widę trzeba klepać tutaj. Czekaj, myślałem, że słyszałem podwójny krok. No bo może się tu znaleźć taki ktoś, kto by był chętny, żeby mnie zabić. A chętnych jest wielu do zabijania, rzecz jasna, ale żeby do wspólnej gry to jest trochę większy problem. Jeszcze sprawdzę baraki, a jak już nic nie będzie, to skończę tu odcinek i potem mi stwierdzicie, czy dobrze to wyszło, czy nie powinienem tego wrzucać. Zresztą ja to tylko zrenderuję. Ewentualnie wytnę parę momentów, gdzie temat mógł być dla was nudny, albo ja uznam, że tego nie powinno być. Ale zresztą wszystko, co mówię, to może być ważne, tak naprawdę. Ale wcale tu nie klnę, bo nie denerwuję się na nikogo, ani na nic tym bardziej, no bo na razie samemu. Potem to będzie inna kwestia, jak będę miał jakąś ekipę, albo tą całą, stałą, to wtedy wiecie, sytuacja się może całkowicie odmienić. Nie mogę przeładować broni aż do teraz. Czekaj, co to jest? A, ta gaśnica jest tylko dla efektu. Nie podpalę się. Okej. Chciałem się upewnić, bo wiecie, jak to jest. Mogę zostać oszukany i równie dobrze się okaże, żebym się podpalał. Dobra, pustki są na rej. No nie sądziłem, że będą pustki, a jeszcze sprawdzimy tego trupa, bo on na pewno jeszcze jest, leży sobie. Gdzie ja go tu zajmowałem? No gdzieś tutaj leży. Albo to ciało już zniknęło. Też możliwe. Tu mamy jakieś inne ciało. Kangur. Nic, tylko parę. Boże, no, chciałem powiedzieć paraszut, ale spadochron. Ciało zniknęło, czyli koleś nie żył nawet pół godziny. Skoro nie był taki wyposażony, to nie miał też czym walczyć. Dobra, za chwileczkę kończę już odcinek, bo pewnie ciągnę to już za długo. I tu też nic nie znalazłem. Gdzieś się muszę zakampić w najlepszym możliwym miejscu. Czyli wiadomo, area. Na hardcora. Pewnie zginę, znając mnie. No ale po to są itemy, żeby je tracić, marnować i dobrze je wykorzystywać, żeby je potem odzyskiwać. Coś za coś. Dobra, tu zakończę odcinek. Chciałbym usiąść. Jest. Usiedliśmy na przecinku. Dobra. No, tak będzie najlepiej. Inaczej tej kamery nie skieruję. Dziękuję bardzo. Chyba to nagrywałem jakieś pół godziny. Ambitne pół godziny było. FPS-ów 60, pingu 50 czy 40, zdarza się nawet do 30. No, ogólnie myślę, że materiał wam się podobał. Wyraźcie swoje opinie, chęci, motywacje, cokolwiek chcecie. A jeśli chcecie mnie też pohejtować, to proszę bardzo, mnie to nie ruszy. A jeżeli hejty dla żartu, to nie ma problemu. Jeśli hejt na poważnie, no to albo napiszę coś, albo zablokuję, albo po prostu zignoruję. No, jest kilka opcji. A ja tu się już będę żegnał.
Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam na następny odcinek, który mogę wrzucić dopiero za parę dni, albo jeszcze szybciej. To się skalkuluje z czasem, jak ja to ogarnę, jak znajdę czas, żeby już w ekipie to nagrać. Więc kto by chciał, albo ja zadecyduję też, kto mógłby dostąpić momentu, żeby wystąpić na moim materiale, no to po prostu trzeba to prywatnie obgadać, w zależności, które osoby według mnie mogłyby być odpowiednie do nagrywania. Nie mówię już godne, no bo to jest takie trochę wywyższanie się, a ja tego nie chcę. To wszystko IP w serwerze. IP serwera będzie w opisie. Mogę jeszcze wam dać adnotację ewentualnie. Coś tam się wymyśli. Póki co, trzymajcie się, na razie.